Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Szoguna II od Five Sides of War. I dobra, ostatnio zrobiliśmy porządek na morzu. Powstrzymaliśmy inwazję Otomo, chociaż była słaba. No i dobra, teraz zajmijmy się tym, że trochę mamy problem z kasą, więc polikwidujmy statki, które najwięcej pieniędzy mi zabierają. Czyli te, zresztą one się i tak do niczego nie przydają. Bo zlikwiduję też parę kobaj, ale to za chwilę. Tutaj to Sengoku Bunę też niestety wyjdzie do piachu. No tam my tu średnie Bunę, to zostaje. No i tu. Tu mamy średni Bunę, o i to właśnie tak chcę, żeby było. I to zlikwidujemy. Dobra, mamy minus 131 i tu będą dwie armie. Okej, takie same. Z takimi trochę dziwnymi statkami. To płynie też na drugą stronę. I tutaj, jak robimy, to sobie możemy uzupełnić. Tu są dwie kubaje. Tu mi będzie brakowało 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jednego statku. A tu mi będzie brakowało... Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11. Czyli w sumie te wszystkie mógłbym zatopić, tak? No tak zróbmy. Likwidacja jednostek. Dobra, i okej, z kasą już jest trochę lepiej. Dobra, to naprawimy. To też naprawimy. I to też naprawimy. Szybko! Siecie. Ile to będzie kosztować? 150, dobra, przeżyjemy. I to w następnej turze naprawimy, okej. Tu troszeczkę, o tak, żeby oczywiście port mi się tu nie dolił. Tu niestety flotę mam wystawioną trochę na atak, ale powinienem sobie poradzić ze wszystkim. No i dobra, teraz ciśniemy wszystkim tu. Budujemy armię, o! O kurde, słuchajcie, to jest cudowny, cudowny moment to jest. Tu jest tylko spora armia. Co ja mogę zrobić? Jeszcze raz armię, ja się tego nie wyłączę. Dobra, i tak jeszcze sobie... Jak wypowiem wojnę Hatakajamie, to mi się armię cofną za moje granice. Się nie opłaca. Pyk. Dobra, teraz tak, mamy tu. Gdzieś oni lezą, coś szykuje się tutaj. Tu będzie mi potrzeba, aha, jedna kawaleria będzie do tej armii, a druga będzie do tej armii. Dobra, a tą armią pójdziemy sobie tu w krzaczory, kurde. Tu zasadzkę będą robić. Tak się ustawimy. Dobra. No i niestety Kozukę i Shinano Północne i pewnie Shinano Południowe i pewnie Izu pójdzie na straty. Ile ja to zarabiam? 4700, a tu tylko 3. Bo tu może by się przydał Matsuke. Do nadzorowania miast. A ten nie jest do nadzorowania. Nie będę 500 tracił na następnego. Chyba. No, na to się mogę zawrócić, bo tu jest spora armia. Tu sobie zbadajmy, co się dzieje. Oho, tu idzie tą armią w tym kierunku. Tu nic nie ma. Dobra. Nie wiem, czy by jeszcze jednej kawalerii nie zrobić, ale chyba nie. Tymi flotami, co, płyniemy? No płyniemy, no. Nie wiem, czy dobrze robię, ale może tak szybko nie będę płynął. Czekajcie, gdzie Hatakayama? Tu mogę dopłynąć. Dobra, dopłyńmy na razie tu. Przyblokuję może import, to będę miał jakiś zysk z tego. Dobra, na razie ustawiamy się tylko tak, tak żeby te statki mogły mnie dogonić. Dobra. Okej.
no miał dwóch samurajów. Do oblężenia spoko chyba taka armia, nie? Tu mam 8 łuczników. Tu mam trochę mniej. No ale to sobie tutaj poprzerzucamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, to dwóch dajmy tu już. Te krzaczory już tu będą czekać. A ile tu jest? Bo tu wydaje mi się, że tą armią to spokojnie taką zajmę to. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć. I tu będzie czterech. Dobra. I ta kawaleria? Gdzie jest ta jedna kawaleria? Tu. To też niech tu w krzaczory już pójdzie. Tu się ukryjemy. I z tą armią zaatakujemy tu, a tą armią z krzaczorów zaatakujemy tu. Albo nawet nie wiem, czy nie lepiej stąd, powiem wam. Zobaczymy. No, lepiej stąd. Dobra. To tu pójdziemy. To strasznie długo będzie trwało, kurde. No, lepiej stąd, bo stąd dojdę. Może w lesie się nawet gdzieś schowam. I będzie we wpytkę. Tu, kurde, to stracę pewnie. No, chociaż mogę już tu samurajów, ale to dopiero jak będę miał kasę, to to robię. Tu leci jeszcze jedna kawaleria. Dajmy ją może... Czy ja potrzebuję więcej kawalerii? Tam? Nie, do obrony miasta raczej nie. To są, kurde, jakieś dobre wojska. Ale nie jest liczna jakaś armia. Mega dobra. Nie wiem dlaczego, kurde, te... tu się nie mogę zdecydować. No i dobra, na koniec... słuchajcie, bierzemy się za... Yamane. Co tu przyszło? Tylko, że teraz zobaczmy w ogóle, czy ja będę mógł wyjść stąd. To się wszystko się tu przesunie i zrobi mi drogę, będę tracił ruch. Tak. I tu. Minus 5. Co tu mam? Tu mam jazdę. Tego i tego. O, będzie tu mała szyka. No dobra, ja będę dwiema swoimi armiami atakował, więc nie potrzebuję. Pyk, ci mogą dojść. Co, nadal minus 5? Może bez generała zaatakować, słuchajcie. Ale to bez sensu, bo ja mogę się zawsze zawrócić. Dobra, robimy tak. Tu podchodzimy tak. Tu podchodzimy, ten się zawróci na pewno. Tu jest jazda z katanami. Dobrze. Tu wychodzimy. Tak. Tu w ogóle cię jestem jakiś garnizon. Spoko. Tu jest spory garnizon w ogóle. Się zastanawiam, czy ten. Tylko cię jestem jaki. Gdzieś tu się da sprawdzić, jaki to jest garnizon. Dobra, potem nie będę teraz tracił czasu. To są właśnie Ashigaru, których mogę tutaj dodać. Nawet nie wiem, czy nie lepiej ich wymienić, ale dobra, bo zasięg ruchu jest jeszcze ważny. Tutaj dajemy tu. Aha. Co tu jest za dużo? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No właśnie. Tak. Dobrze. Znaczy cztery. I teraz jedziemy. Pyk. Okej. Łoch. Ło, sporo tego towaru. No dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Dobra, ładna pogoda, taki zachodnik słońca. Oj, troszkę mi słabo wejdą jednostki, ale to chyba dam radę. To będzie oczywiście jedynka. To będzie dwójka. To będzie trójka. Trójka, tak. Nie. Trójka mówię. To będzie trójka, kurde. To będzie dwójka. Dobrze. I to będzie czwórka. Dobra. Szybko się przestawiamy tu. Chyba wlezie tu na górę, mi się wydaje. Będzie czwórka. Tak, tam podejrzewam, że będzie. To będzie oczywiście dwójka. Shikaru. Do jedynki. Tu jeszcze jedzie generał. A jakby generała dopaść, udałoby się? Chyba się nie uda. O, tu jeszcze do dwójki. Nawet nie patrzyłem, co oni tam mają. I to będzie... A, dobra, czyli... Czwórkę sobie zrobimy, piątkę. A nie, bo tu wchodzi druga armia. Dobrze, niech wchodzi. O, ale... Ale... Może się go uda tutaj szybko utłuc. Pięknie. Uciekniemy zanim oni tu dojdą. Jeszcze jeden generał tutaj. Co tu idzie? Dobra, wycofamy sobie jazdę. Dobra, tu już chyba walczą. Troszkę się tu przestawmy. Dobra, skoro on tutaj tak stoi, to dawajcie go pojedziemy trochę. Tylko sobie wyłączymy z tego generałów. No nie chcę, żeby tu generałowie padli. Ci jak się tutaj męczą. Dobra, zostawajmy ich trochę w takim razie. Dobra.
Dobra, już nie strzelać już. Wszyscy szyktaki. Wow. Jak tu próbuję flankować? Dobra, to skoro tak, to my się ustawmy tu. O, wycofywać się. Dobra, a wy co, wygięło? Tu będziemy rąbać. Dobra. Generał do lasu. Teraz troszkę się ustawmy na górkę, bo po co będziemy się tutaj... Ci też mają być tak. No i dobra, i teraz sobie będziemy powolutku rąbać, co nam tu będzie podchodzić. Dobrze, ten nawet mi pasuje, żeby te armie tak wchodziły. To ja sobie je będę mordował. Dobra. Gdzie ja jestem, czy jest dźwięk? Poczekajcie na chwilę, bo nie wiem, czy się coś nie rypnąłem. Okej, jest w porządku. Tu jak? No to chyba jest tak rozciągnięte. Dobrze. No dobra. Co tu stoją? Łucznicy. Spróbujemy ich tak z flanki. Tu się troszkę rozciągnijmy na tą górkę ładniej. Jazda też damy na górkę tu bardziej, no, w tym miejscu. Dobra. To podchodzimy sobie powoli, standardowo. Idziemy kosić. Ci co tak się tu ustawili dziwnie? O, tu mam super pozycję w ogóle. W tych krzaczorach. O! Nie marnujmy na to strzału, powiem wam. Nie chci się tutaj. O, to są łucznicy, kurde. Cholera jasna, niedobrze. Szybko muszę ich jazdą zmieść. Ale mi to na kosinie. No to co? Łucznicy też. Ta lekka jazda taka super nie jest, no ale cóż poradzić.
wiem, czy są samuraje łucznicy. No to nic, to tu na razie stoimy. Będziemy sobie atakować z tamtej drugiej strony. Skoro możemy. Och, Boże, nie marnujcie strzał. Co tu idzie? Łucznica się nie ma. O, dobra, idą, idą, idą. Chodźcie, chodźcie. Szalony. Tu idą też łucznicy. Teraz oni są, kurde, na się to niedobrze. Jeszcze się cofnijmy trochę. Muszę ich tu wykosić, bo mi tu strzelają, kurde, w tych. Tak. I tak. I tak. Piknie. Dobra. Czyli tych sobie z powrotem już prostujemy. I tych też. I bierzemy się za następne oddziały. Dobra, zacznijmy od tej strony, o tak po prostu. Te dwa oddziały to delegujmy do... Pewnie się będzie próbował podchodzić jakoś. Tu już widzę, że nic więcej nie wchodzi. Już miało wyjść wszystko, co weszło, podejrzewam. Jeszcze trzech generałów zostało.
Dobra, może być tutaj. Miałeś, ciężko się rozciągnąć. No, no, już się pierwsi ruszyli. Zaczynamy na walankę. Trup się ściele po prostu. Sekundę, nie ma oddziału. No, jeszcze dwie salwy. Ci się w ogóle ustawili teraz tak. Tak, żeby lepiej było ich zabijać. Dziękujemy bardzo. Czy jakoś marnie się sprawują tutaj? Żadnego doświadczenia. 20 zabili. Widzicie, ci łucznicy jacyś tacy nie są super. Wiecie co? A ja bym tu przestawił jazdę. No bo ja bym chciał te oddziały wykańczać. Dobra, następnego nie wiem. Więc tu nie wchodzi, nic nie wchodzi. Ale tą jazdą z katana bym pojechał i to. No, jeszcze się utrzymali. Dobra, wrócą się. No, niech się wrócą. No i patrzcie, taką bitwę to ja rozumiem. Po prostu pasjonująca bitwa. Mordowanie po prostu jednostek, które nie reagują w żaden sposób. Cudowne to jest po prostu. Poziom legendarny. Dobra, i teraz ja tu z katanami tu wykończymy. Niech się jazda z katanami nabije. Doświadczenie, no tu się w płot zaplączę. O, jak podskoczyli tam. O, jak lecą. Och, uciekać, kurde. Wiedziałem, że tak będzie. Czy atak, atak, czy tylko zmiana szyku? Taktyka polega na tym, że komputer ma... zaprogramowane... Komputer ma zaprogramowane, żeby ustawiać się frontem do przeciwnika, tak żeby go nikt nie oflankował. Więc ustawiamy główną część armii sobie frontem do niego i zawsze się tak ustawia. A łucznikami nawalamy z flanki, no bo przecież zero reakcji, nie? Łucznicy, jak się dobra, wiecie, to wyłączę tą formację, bo to oni się strasznie obcydalają. Dobra, starczy tego. Tam się codziennie trzymać. Dobra, trzeba się pośpieszyć, bo to... I to jest super sposób na mordowanie całych armii do zera. Nic nie zostanie. Głównie mi zależy na tym, żeby łuczników nic nie zostało. Dobra. To nie da. Jak do skatanami. Jeszcze? Jeszcze trzech zostało.
No tych już nie złapię, bo uciekają w tamtym kierunku. Dobra, to jest tych. Może jakoś złapię? Ruszą się. No proszę. Nawet nie wiem, czy wie, że tutaj coś się dzieje. Gdzie wycofuje się? No gdzie? Już? Wszystko. Jestem, czy uda mi się pobić rekord i wymordować wszystkich do zera. Ciekawe, czy komputer w końcu zaatakuje. Co zróbmy tak. Już? Kończą się strzały. Sobie podejdziemy tu łucznikami tu. Bo nie wiem, czy to nie spowoduje jakiegoś ruchu. Pół godziny minęło bitwy. Następnie uciekają. One of our units has used all its ammunition, my lord. Aha. Dobra, już tu widzę, że zaczynają wychodzić z lasu. Dobra, i teraz tych wycofajmy. A sobie tych tam wstawimy. Uj. Blisko. Przesadziłem. Oj. Flanki. No, już się nie męczy, już ta kawaleria to wykończy. Dobra, tych sobie przestawimy teraz tu. Dobrze. I bierzemy się za następny.
Tak naprawdę ta armia to jest tylko po to, żeby robić innego screena, tak żeby się komputer pod to ustawiał. Tylko teraz trochę się martwię, że kurde... Nie wiem, czy zdążę. Jeszcze sporo ich zostało, kurde. Dobra, to zróbmy. Tak, tak. I tam. Komputer, kurde, cwany jest. To bierze na przetrzymanie. Już dobra. Spróbujmy tymczasem zaatakować ich wyprzednio. Ciągnijmy trochę naszą armię, żeby w razie czego wykonać szybkie uderzenie. To sobie zróbmy teraz w takim razie jako szóstkę. Tak. Mamy czasy. Dobra, już kusimy tak po prostu. Starczy. Będę ze strzał, żeby szybciej poszło. O, patrzcie. Tak się ustawimy w lesie. Oni tu powinni podejść. Kurde. Tu. Dobra. I robimy siły uderzeniowe, które przyspieszą mi tutaj. Mam nadzieję, mordowanie ich od flanki. Idziemy dalej. Dwójka, tak. Poczęcie zniszczenia. Chciałbym, żeby generałowie zaatakowali, to wtedy ta armia szybko pójdzie do piachu do walki. To trochę drzewa przeszkadzają. Thank you.
Cały odcinek mi to najmie. Czy oni w ogóle wiedzą, że ja tu jestem? Głupi ten komputer, głupie te bitwy, powiem wam, że... Tych mi strzelają, dobra, w lesie nie strzelają. Co? Atak? Nie. Gdybym zaatakował teraz na tych łuczników, to może by coś zdziałać. Pancerzonych. O, 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 coś kombinuje. Jest. Oż ty, kurde. Dobra. Dobra. Załatwione. Poszło. No i ja tu sobie jeszcze pomorduję i zobaczymy się, zakończymy sobie turę. Także do zobaczenia za chwilę. No i pięknie. Straciłem 1000, narąbałem 4500, zostało 500. Bez jednostek, a zobaczcie sobie, ile kawaleria pokonano. 470, jazda z katanami. No, ładnie. No dobra, mamy zrobione. Teraz, jak ja mam zasięg? Mogę się cofnąć do Kyoto. Aha, tu jest armia. W następnej turze, kurde. A, ale mógłbym pójść tu. I tymi też bym mógł pójść tu. Ale problem jest, że tu jest minus 6. No, zależy mi na kasie, wiecie. Nie mogę zostawić Kyoto z tego. No to jest w ogóle Chosokabe ninja. Można by było coś z nim zrobić. Nabrać postać 63%. Jakiś wykoksowany gościu. Tego agenta, którego ja tu zerwowałem, ni dudu.
Nie opłaca się go, on tu będzie mi wam psuł. Jak idę, obniżę podatki. O! Tylko, że będę miał... ale mogę zyskać na tym. Tą armią by się cofnął, a tą bym poszedł tu. Plus dwóch Ashigaru. Co tu jest? Tu, co jest? Tu jest Ashigaru. A mam minus 12? Przecież miałem na plusie. Ach, to jest po prostu. Minus 6. Ile ja tu musiałbym ich napchnąć? Jedno branie, ale może jedną turę mogę to. Ale będzie się spadać, tak? Coś tu się wykaże więcej? No niby tu będzie się zmniejszać, tak? Opór przewidywany. Aha, będzie się zmniejszać. No to już jest chyba tutaj dobrze, nie? Dobra. Robimy tak. To dojdzie tu. Dojdzie tu. To lecimy tą armią na Yamato. Dobra, a tą armią, gdzie ja mogę się ustawić, żeby tu, i wtedy nie przejdą drogą. Tutaj dajmy, albo ci dojdą tu. Tutaj też niby dojdą. Dobra, to zróbmy tak. Tego jednego dajmy, żeby tu doszedł cieć. Dobra, doszedł. Minus 5. Okej. Okay. Tu jest jeszcze 4. Idziemy tu, a potem tu, a tą armią tu. No ma to sens. Dobra, jedziemy tak. Automat. Dobrze, jest strat. O! Sutsui. 11, będą zadowoleni. Można by splądrować. Nie, tylko ewakuacja. Naprawimy to. Dobrze, nie ma strat. No i tu można to zbudować, ale nie będziemy wydawać na to kasy. Armia się uzupełnia, ale gorzej. Ale nic na to nie poradzę. No i teraz tych. Aha. Jak przestawię tą armię tu. O. To ona będzie broniła i Kyoto. I zablokuje to przejście tutaj. Tą jazdę przerzućmy tu. Pyk. Minus 4, dobrze. Co tu jest? Już cały czas nie pamiętam, co tu jest. Ten dojdzie. Dobra, dajmy tego tu. Dobrze. Jeszcze jednego tu bym potrzebował. Tak naprawdę. Dojdź mnie. Dobrze. I tu jest ile? Minus 4. A jakbym to zdjął, to będzie na 0. Będę niewiele większy zysk zrobię. A, tu się będą rozwijać, a tak nie będą. Stawkowo to przychód 247.
Dobrze. To chyba będzie ok. No i teraz co? Tu bronimy Kyoto w ten sposób, a tu chyba damy. Tu jest nawet spory garnizon, tylko nie wiem jaki. Nie wiem, czy i tych by tu nie dorzucić, wiecie? Tutaj też jest spory garnizon. Dobra, załóżmy, że ten garnizon się obroni. I teraz tu powinno być na minus 1. Dobrze. Oczywiście to nic nie powinno wydarzyć złego. Powinien zrobić na odwrót, te dwa oddziały cofnąć tu. Ale dobrze. Radzimy sobie. Okej. Okay. Jazdy tej jazdy niestety odesłałem tam. No i tu fajnie by było na wakasę pójść. W tym momencie. Saj to tu coś kombinuje. Takie oddziały trochę dziwne. Spróbujmy. Schowamy się tu w lesie. Dobrze. W przyszłej turze sobie otworzymy bramę. Jeśli się uda. A co tu jest za miasto? Yamana. No, super bym tu wasala by było zrobić. Tu mi się wydaje, że oni coś po krzaczorach chowają. Za 240, nie za mało. Co jest tu w tym mieście? To są badziewia, co nic nie zrobią. Ta armia może coś zrobić. Może mi zaatakować Kyoto. Ale wydaje mi się, że się obronię. Mógłbym spróbować tą armię sabotować. Duże szanse. Na pewno mi nie zaatakuje, ale może lepiej. To, a tą bramę? O, to się bardziej opłaca. Udany sabotaż. I teraz mi się wydaje, że on nie pójdzie tą armią. A tu. 33%. Będzie mi tu przeszkadzał ten kurde. Ciosokabę. A tu. Dla tysiaka 51 zmniejszenie morale. Dobra, robimy tak. Może się uda. Jest! No po prostu ludzie. Przy 30. Farcioch. Farcioch. Dobra, jeszcze na koniec bardzo ważna rzecz. O tym bym zapomniał. To fajne. To już mi się nie przyda. Czworobok chociaż może być fajne. To mi się nie przyda. Właśnie, że wyszukiwałem w nichu. Ja już nie mam. Tu nie. To, ale 11 tur, powiem wam szczerze, że ja chciałbym to w jakieś 5-6 tur skończyć, jak dojdzie mi tam armia na granicę na północ. A nie, kurde, 11 tur brać, więc... Kurde, kawalerii. Dobra, powiem wam w następnym odcinku sobie chyba to... Zrobimy. Także dzięki za oglądanie. Zapraszam na Five Sides of War i do usłyszenia.